Zginął maszynista w wypadku kolejowym pod Warszawą. Metro Karolin dopiero w 2026 roku. Tramwajowe remonty z dodatkowymi milionami. Olsztyn z kolejnymi nowymi tramwajami. TBM Faustyna zrealizowała trzeci tunel. CPK jednak powstanie. Tunel ulicy Złotej został zamknięty, będzie zlikwidowany. Jana Kazimierza ponownie dwukierunkowa. Czy ostatni odcinek obwodnicy Warszawy dalej wstrzymany? O tym tylko w dzisiejszym specjalnym, długim wydaniu Mniejsza z Tym, bo jest bardzo dużo informacji i newsów w nocy z poniedziałku na wtorek, z 1 na 2 lipca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Nowsz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia. I faktycznie jest ich całkiem dużo, ale raczej się nie będę rozpędzać, bo jest parę tematów, przy których trzeba będzie się zatrzymać. I spokojnie, o CPK długo nie będę mówić. Ale zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, a czego nie było w ostatnim wydaniu, czyli oczywiście awarie w intercesjach metra. Tym razem nie działają trzy windy na stacji metra Plac Wilsona, Ursynów i Kondratowicza. Więc jak coś, liczymy licznik dla tych stacji metra i do tych wind rozpoczął się od dzisiaj. Natomiast lecimy z kolejnymi informacjami. Wyjątkowo zaczynamy od razu od tematów kolejowych, a konkretnie od wypadku, który miał miejsce dzisiaj. Dla mnie dzisiaj, pewnie dla Was już wczoraj, w większości, którzy to oglądacie. 1 lipca wydarzyło się straszne wydarzenie, mianowicie o 9.20 pod pociąg wjechał tir i pociąg nie był w stanie po prostu wyhamować. Jak widzicie, w tym miejscu pociąg całkowicie przejechał przejazd kolejowy i całkowicie kabina maszynisty została zniszczona w momencie, przez co faktycznie maszynista nie przeżył. Nie przeżył tego nie od razu, tylko faktycznie jeszcze później była akcja ratunkowa realizowana. Nawet lądował śmigłowiec LPR-u. Niestety nie udało się uratować życia tej osoby. Nie będę mówić o utrudnieniach, bo to nie jest najważniejsze. Wiadomo, że pociągi nie jeździły, jeżeli był taki wypadek. Największe pytanie jest, czemu ten tir tam wjechał? I tu macie ujęcie pewnie już od kilku momentów. Jak to wygląda aktualnie w tym miejscu? Co ważne, w tym miejscu planowany jest bezkolizyjny przejazd kolejowo-drogowy i ma powstać tam wiadukt. Wiadukt na ciągu ulicy Ceramicznej pomiędzy stacją kolejową Płochocin a stacją Ożarów Mazowieckich, która była ostatnio przebudowana, ma powstać w przyszłym roku. Aktualnie jest realizowany projekt budowlany, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe prace, jak na przykład decyzję środowiskową, wszystko już zostało uzyskane przed 2023 roku. Ostatnie informacje, jakie mam na temat budowy, to właśnie są z września 2023, kiedy dostałem informacje od Urzędu Ożarowa Mazowieckiego. Teraz czekam ponownie na informacje, czy coś się zmieniło, bo oczywiście będę robić też filmy na temat tej inwestycji, jak będzie powstawać. Niemniej to tylko wyłącznie pokazuje, jak bardzo ważne jest, aby przejazdy bezkolizyjne powstawały. Nie wiem, czemu w komentarzach z tym się pojawiła fala negatywnych opinii na temat budowania nowych bezkolizyjnych przejazdów, czy w formie tunelów, czy w formie wiaduktów, które poprawiają de facto bezpieczeństwo. Nawet, jak widzicie, dla pracowników kolei, którzy po prostu mogą zginąć w takim wypadku. Natomiast jeżeli chodzi o ten konkretny przejazd kolejowy, możemy dokładnie zobaczyć, jaka jest przyczyna tego. W sensie, nie wiemy, czemu tam ten pojazd wjechał, bo on wjechał już faktycznie, kiedy droga taki z tego, co zrozumiałem, zostały już zamknięte. Niemniej, jego tam nie powinno być w tym miejscu i oczywiście wina jest najprawdopodobniej prowadzącego pojazdu. Mówię najprawdopodobniej, bo jeszcze ostatecznych informacji nie mamy. Nie mamy też oczywiście nagrań z monitoringu, które pewnie nie dostaniemy, bo tam kamery są zainstalowane. I ten przejazd był ostatnio remontowany. Zarówno jeżeli chodzi o ulicę Ceramiczną, niedawno była wymieniona nawierzchnia, jak i również jeżeli chodzi o sam przejazd kolejowy, gdzie niedawno były wymienione wszystkie rogatki wraz z przejazdem przez same tory. Ta nawierzchnia spotkała w tych miejscach jest jeszcze stara, ale faktycznie sam przejazd jest względnie nowy i został wyremontowany, ale rogatki nie są pełne. Są tylko łącznie dla pojazdów wjeżdżających. Dla pojazdów wyjeżdżających nie ma rogatek, więc de facto możliwość cały czas wjazdu tam jest. Więc sytuacje niebezpieczne cały czas oczywiście są w tym miejscu możliwe. Oczywiście wiadomo, że gdyby był tutaj bezkolizyjny przejazd, takiej sytuacji raczej by nie było. No chyba, że jakiś pojazd by tak samo jak na Wolski wpadł do torowiska tramwajowego z góry. Niemniej
jednak widzimy, że ta potrzeba jest. I pytanie, czemu cały czas ta inwestycja powstała? Z tego co pamiętam, był dosyć długi problem z uzyskiwaniem wszystkich pozwoleń, decyzji i tak dalej. Natomiast prace cały czas są realizowane, zarówno jeżeli chodzi o ten wiadukt ulicy Cetamicznej, jak również jeżeli chodzi o ulicę Konotopską, Konotopskiej, jak to pamiętam. I tam ma być wybudowany również wiadukt, tylko że on będzie realizowany, przetargi mają być ogłoszone dopiero w połowie 2025 roku, a jeżeli chodzi o ten wiadukt, przetarg na budowę ma być ogłoszony najprawdopodobniej. Znaczy, mają być przetarg na budowę, pewnie będzie dopiero już na początku 2025 roku, natomiast decyzja o możliwości rozpoczęcia prac budowlanych ma być na koniec 2024 roku, w skrócie w grudniu. Zobaczymy, czy faktycznie taka sytuacja, to wszystko pójdzie dobrze do przodu i miejmy nadzieję, że ponownie takich dramatycznych sytuacji nie będzie. Dla informacji jeszcze oczywiście powiem, że sam kierowca TIR-a przeżył i wszyscy pasażerowie również, z tego co zrozumiałem, nie mieli jakichś większych nie ucierpli jakoś bardziej, więc też niestety, chociaż sam pracownik kolei nie przeżył, podkreślę tylko wyłącznie, że i tak jest to najbardziej bezpieczny środek komunikacji, jeżeli chodzi o pasażerów, bo w autobusach ludzie giną, jeżeli cokolwiek się wydarzy, a w pociągach czy w tramwajach raczej takich sytuacji zbytnio nie ma, żeby ktoś, kto jest w tramwaju jako pasażer, nie przeżył. Jeżeli ktoś wysiądzie z tramwaju, to już trochę inna sytuacja, bo faktycznie może wpaść pod ten tramwaj. Ale dobra, nie wchodzimy do sytuacji wypadkowych i kryzysowych, bo nie chcę tych tematów poruszać, bo też nie chcę w tego typu afery wchodzić, ale z uwagi tego, że to jest inwestycja styczna z tematyką kanału i inwestycjami, które są planowane, chciałem o tym Wam dzisiaj powiedzieć i faktycznie prawie wszyscy o tym trąbili, chociaż w głównych wydaniach wiadomości i faktów nie zauważyłem żadnej wzmianki na temat tej informacji. Ale dobra, lecimy dalej z kolejnymi informacjami, które faktycznie są, mam nadzieję, ciekawsze i na pewno bardziej pozytywne. A mianowicie, jest zmiana na ulicy Połuczyńskiej już teraz od dzisiaj, od poniedziałku, 1 lipca. Kierowcy jadą teraz nową, tymczasową jezdnią po południowej stronie Placu Budowy, jeżeli chodzi o metro Karolin, w związku z tym, że po prostu prac budowy się przenosi i tam kolejny fragment części podziemnej trzeba zrealizować, jeżeli chodzi o samą część drogową, pozostaje tak samo jak było wcześniej, czyli dwa pasy w każdym kierunku, część pieszo-rowerowa pozostaje po stronie południowej i część piesza tymczasowa po drugiej stronie jezdni, czyli po stronie północnej. Z innych informacji, jak nie było wyjście na STP Karolin, na którym dużo właściwie nowego nie zobaczyliśmy, właściwie nic nowego nie było, poza mijając terminy i informacje, jeżeli chodzi o pracę tarcz TBM. Wiemy, że tarcze mają ruszyć mniej więcej w połowie wakacji 2024. W skrócie z metro Karolin jedna tarcza ruszy na przełomie sierpnia i lipca 2024. Następnie obydwie tarcze mają zakończyć swoje wyrycenie najprawdopodobniej w marcu 2025. Pomijając ten element, oczywiście też oczywiście trzeba zakończyć całą budowę metra Karolin, która ma się zakończyć w 2026 roku. Na początku 2026 roku mają być oddane do użytku nowe stacje, natomiast jeżeli chodzi o STP, ma być oddane do użytku najprawdopodobniej do końca 2026 bądź na początku 2027 roku, z uwagi na to, że po prostu tam jest bardzo dużo obiektów, budynków, przejazdów kolejowych, i ogólnie po prostu jest to ogromny obiekt, który po prostu trzeba będzie oddawać do użytku, jeżeli chodzi o wszystkie budynki etapami, więc STP będzie oddany do użytku później niż wszystkie stacje, co nie zmienia faktu, że właściwie prace budowlane zakończą się, takie główne, najważniejsze, mniej więcej w podobnym czasie i przez jakiś czas STP Karpaty będzie cały czas obsługiwać tylko i wyłącznie całe dwie linie metra, więc będzie cienko. Przynajmniej nowych pociągów już teraz nie ma, więc wszystko się w miarę mieści, chociaż pociągi rosyjskie, te nowsze, są po prostu teraz poukrywane na niektórych stacjach metra M2, dzięki czemu po prostu gdziekolwiek mogą być zmieszczone w metrze, bo inaczej by po prostu się już nigdzie nie pomieściły. Dobrym przykładem jest tutaj stacja metra Brudno, która po prostu tych torów ma naprawdę bardzo dużo. Księcia Janusza zresztą również jest dosyć mocno zbudowana, aby tych pociągów dało się więcej zmieścić. Specjalnie na po to właśnie, gdyby te STP na Karolinie jednak nie powstało. Na szczęście oczywiście takiej sytuacji nie będzie, bo już powstaje i będzie to wszystko ładnie funkcjonowane. Przy okazji ciekawostka, STP Karolin ma też obsługiwać M3. Na razie nie wiemy w jakim zakresie, w jakim charakterze, ale takie plany też są. Z innych informacji, metro aktualnie warszawskie kończy trochę wcześniej funkcjonowanie w nocy, czyli tak koło północy.
Troszeczkę wcześniej, tam są przesunięcia od kilku do kilkunastu minut, w związku z tym, aby lepiej skoordynować po prostu przesiadki z ostatnich pociągów na M1. Obydwa pociągi M2 mają przyjechać na stację Świętokrzyska z jednego i drugiego krańca o tej samej godzinie. Według mnie te pociągi na Świętokrzyskiej powinny odczekać taką przerwę takich do 8 minut, czekać na stację metra Świętokrzyska, aż przesiądą się wszystkie osoby z M1 z ostatniego pociągu i tak samo na M1 te pociągi powinny czekać od kilku, kilka minut po prostu, żeby na spokojnie można było przejść łącznikiem z jednej do drugiej linii metra i po prostu ostatnimi pociągami metra móc pojechać dalej. Bo nie dodałem całkowicie sensu, że z M2 kończy wcześniej kursowanie niż M1. Ja wiem, że może potoki są trochę inaczej ułożone, ale nie raz miałem taką sytuację, że do Świętokrzyskiej dojechałem, a później jak chciałem jechać w kierunku Bemowa, no to już niestety kursów nie ma. A tak by mogło to być zrealizowane lepiej. Wiem, że tak to nie kursuje w metrze, że pociąg czeka na jakiejkolwiek stacji, ale chyba, że na początku trasy, ale w takiej sytuacji końca dnia można byłoby nad tym się zastanowić. Taka uwaga do systemu. Natomiast aktualne plany i aktualne zmiany są aktualnie analizowane przez najbliższe wakacje. Z innych informacji, tramwaje warszawskie dostały dodatkowe miliony na kolejne remonty, m.in. jeżeli chodzi o ulicę Towarową, jak również o Waszyngtona, dzięki czemu faktycznie trochę tych więcej inwestycji będzie można zrealizować bądź w większym zakresie. 14 dodatkowych milionów złotych, 78 było już przygotowanych na ten rok, natomiast faktycznie dostali trochę więcej. No i jak będzie się coś działo, jeżeli chodzi o konkretne inwestycje, oczywiście będę Wam mówić dokładnie co jak. Ta mapka mniej więcej sygnalizuje wszystko, co będzie realizowane. Tak, na Waszyngtona faktycznie będzie dobre odwodnienie, którego tam wcześniej na przykład nigdy jeszcze wcześniej nie było. Na Broniewskiego dużo będzie odcinków realizowanych etapami. Tutaj na metrze Młociny też coś widzimy. Tu już zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o Bozową. Tu są plasy budowy w różnego rodzaju miejscach. Tu widzimy, że będzie coś realizowane. Rakowiecka powstaje w tym miejscu, będzie realizowane podczas zamknięcia na Alei Niepodległości. Na Stawkach będzie powstawać tymczasowy, znaczy docelowy rozjazd dla skutecznych kursów w linii 15. Będą też jeszcze inne bariery w różnych lokalizacjach, więc faktycznie jak będą jakieś prace już realizowane, będę mówić o konkretnych miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o aktualne prace przy dwóch głównych, najnowszych inwestycjach tramwajowych, czyli tramwaj na Rakowieckiej, tramwaj do Warszawy Zachodniej, mniej więcej tak samo jak mówiłem Wam już od dawna. Jeżeli chodzi o utrudnienia, będą one głównie w przyszłym roku, chociaż w tym też. Jeżeli chodzi o ten rok, no to oczywiście tramwaje z Puławskiej znikną na jakiś czas. Najprawdopodobniej to będzie kilka tygodni w sierpniu. Wtedy faktycznie pociągi, tramwaje nie będą jeździć Puławską. Możliwe, że również na Gagarina, ale zobaczymy, jak faktycznie im się to uda. Według mnie na Gagarina można byłoby tylko wyłącznie skrócić kursowanie nocne, jeśli już, ewentualnie zamknąć na weekend, bo de facto, jeżeli chodzi o tramwaj na Gagarina, jedyne wyłączenie, jakie jest niezbędne do utworzenia, to jest rozwieszenie nowej sieci trakcyjnej na nowe rozjazdy, więc całkowicie nie rozumiem sensu zamykania tego na całym zakresie. Ale zobaczymy, jak tramwaje faktycznie ostatecznie do tego podejdą. Natomiast z drugiej strony, w przyszłym roku w wakacje będzie zamknięcie wszystkich zjazdów tramwajowych na Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej. Skrócie tramwaj dają tylko łącznie do placu Narutowicza i dalej do Banacha czy do Okęcia nie będą jeździć tramwaje. Chociaż tramwaje zarzekają się, że będą chciały jakoś puścić ruch wahadłowy nawet po jednym torze do Okęcia, to nie uda się tego zrobić w wakacje przez 3 miesiące, kiedy będzie realizowany ciepłociąg i budowa wszystkich rozjazdów na samym węźle właśnie Bitwy Warszawskiej z ulicą Grójecką. I wtedy tramwaje nie będą całkowicie tamteny funkcjonować. Nie wiemy jeszcze, jak będzie realizowana komunikacja zastępcza autobusowa, czy 700-ki będą wydłużone do placu Narutowicza, czy jak to zrealizują, bo tak dużych utrudnień jeszcze nigdy nie mieliśmy w Warszawie na tak ważnym ciągu komunikacyjnym tramwajowym, gdzie po prostu tramwaje jeżdżą non-stop i tam faktycznie będzie naprawdę tłoczne w tych autobusach i jeszcze nie wiemy, co faktycznie nam zaplanują. Natomiast te prace będą realizowane w miesiącach, kiedy faktycznie jest wyłączone ogrzewanie, czyli od maja do sierpnia. Wtedy będzie można realizować te prace. Z innych informacji również będzie realizowana praca, jeżeli chodzi o budowę tramwaju na Rakowieckiej w przyszłym roku. Tramwaje znikną też na wakacje z Alei Niepodległości. Wtedy też Aleja Niepodległości będzie zmierzona do jednej jezdni, mniej więcej po jednym pasie w każdym kierunku. Natomiast, w zależności oczywiście od miejsca i pasu do skręcania, natomiast co najważniejsze, tramwaje wtedy całkowicie już znikną z Alei Niepodległości. 17 nie będzie dojeżdżać, ani 33 do Gielecki chociażby. Czy będzie kolwiek 17 jeździć wtedy na tym wyłączonym odcinku całym od właśnie Alei Niepodległości, właściwie od skrzyżowania z tam, gdzie ostatnio były realizowane prace w centrum, czyli tam przy Jana Pawła II. Teraz mogę przypomnieć nazwę tej ulicy.
od Nowowiejskiej do zajezdni tramwajowej Woronicza. Nie wiemy, czy tramwaj będą jeździć chociażby wahadłowo po jednym torze, czy będzie jakiś tymczasowy rozjazd ustawiony na całym odcinku. Może coś wymyślą. Wiemy na pewno, że tramwaje nie będą jeździć do Metropolii Mokotowskiej, bo będą jeszcze inne prace realizowane na tym odcinku tramwajowym tam nad trasą Łazienkowską. Ale to tak już tak w cieniu właściwie. Natomiast faktycznie tam też będzie coś realizowane. Z innych newsów, no to aktualnie jak będą wyglądać tramwaje na Alei Waszyngtona? Na razie wiemy, że ZDM będzie robić po cichu, ale jednak wymianę skrajnych pasów, jeżeli chodzi o jezdnię, jak i również będzie budowany DDR, no bo inaczej, droga rowerowa na całej długości najprawdopodobniej Alei Waszyngtona. Jak dokładnie? Nie wiemy, ale wiemy, że na pewno będzie to realizowane w taki sposób, aby wszystkie drzewa tutaj pozostały. Jestem ciekawy, co faktycznie wymyślą, bo w tym temacie bardzo cicho. Tutaj jest informacja, że faktycznie będzie to robione. Wiemy na pewno, że tramwaje będą tutaj cały czas oczywiście jeździć na Alei Waszyngtona, pytanie tylko wyłącznie, czy będą z boku, czy będą po środku, czy jak to wymyślą ostatecznie. I w tym temacie właściwie czekamy. Natomiast tu jest inna informacja, która jest, uwielbiam. Ja będę się tym pastwić zawsze. Jakby tramwaj na Głocław według mnie powinien powstać od dawna. I za każdym razem, kiedy mam okazję wam o tym przypomnieć, przypominam wam, że tramwaj na Głocław aktualnie jest właściwie gotowy do realizacji. Jedyne co trzeba zrobić, to wykupić grunty, które są po drodze i wydać decyzję, tak, budujemy. Bo wszystkie pozostałe elementy, poza wykupieniem gruntów, już są gotowe, zrealizowane. Jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe, jeżeli chodzi o projekty, wszystko mamy. Tylko i wyłącznie czekamy na decyzję od miasta stołecznego Warszawy, że budujemy tramwaj na Gocław. W skrócie, tak trochę jakby M3 to wstrzymywało. M3 oczywiście ma być realizowane i tramwaj na Gocław mają być realizowane jednocześnie. Obydwie inwestycje mają się uzupełniać. Tylko pytanie, czemu ta inwestycja tramwaju nie mogłaby się rozpocząć już teraz? Mieszkańcy już za 2 lata najprawdopodobniej mogliby korzystać z bardzo przyjemnego i wygodnego środka transportu, jakim jest tramwaj do centrum miasta. A tak będą czekać najprawdopodobniej na wielką eurekę, kiedy wszystko dojedzie w jednym momencie. A tak chociaż już tramwaj by dojechał. Więc no co ja mogę powiedzieć, tylko i wyłącznie pokazuje, że ta trójka trochę wstrzymuje miasto z różnymi inwestycjami, ale oczywiście może się schować przy średnicy, która wstrzymuje dużo więcej. Z innych informacji pozawarszawskich, tramwaje wróciły do Konstantynowa Łódzkiego i to jest dobra informacja, że jednak tramwaje poza miastami dużymi mogą dojechać do gmin podmiejskich, ale dalej nie pojadą te tramwaje. O ile tutaj faktycznie tramwaje o 3.15 wróciły na linii tramwajowej 43, która po 5 latach wróciła w tym miejscu od przerwy kursowaniu, wróciła, bo torowisko było w zbyt złym stanie i po prostu nie można było już tam funkcjonować i dopiero później udało się ponownie uruchomić w tym miejscu trasę tramwajową, najpierw rozpocząć prace budowlane. 3 marca 2019 roku zawieszono funkcjonowanie tej trasy tramwajowej, następnie we wrześniu 2022 roku, czyli po 3 latach prawie, rozpoczęto prace budowlane, miały się zakończyć w 2023 roku, zakończyły się teraz, nowa trasa wygląda całkiem ciekawie i najprawdopodobniej niedługo się pojawi w nowych filmach z łódzkich inwestycji, co nie jedynie faktu, że faktycznie no w końcu wróciła ta linia tramwajowa, ale dalej tramwaje niestety nie pojadą. Dalej, gdzie by mogły jeździć tramwaje, nie jest takich trochę miejsc do Ozorkowa, czy chociażby do Lutomiska. Pytania są duże, czy te inwestycje kiedykolwiek tam dojadą. Odpowiedź jest jedna prosta. No nie stać po prostu tych gmin, czy też tych wsi, przez które te linie tramwajowe tam przejeżdżały, żeby wybudować taką trasę tramwajową, bo po prostu mi się zupełnie to nie opłaca. Budowa całego torowiska tramwajowego przekracza całkowicie ich budżety. Nawet nie, że jest po prostu za dużo byłoby w ich budżecie, tylko po prostu całkowicie przekracza cały budżet. A miasto Łódź, czy też inne podmioty nie mogą finansować inwestycji, nie na swoim terenie, więc dochodzimy do sytuacji patowej, kiedy po prostu w aktualnych przepisach prawnych nie da się zrealizować tej inwestycji. I do momentu, kiedy nie będzie dało się tego zrobić inaczej, prawnie, żeby po prostu te inwestycje były realizowane i finansowane z innych zewnętrznych środków i po prostu razem, wspólnie, no to jesteśmy w sytuacji takiej, że jeżeli w Łodzi istniejące, ale zapuszczone trasy tramwajowe nie są możliwe do reaktywacji, to Warszawę na tramwaj do Łomianek 3 Ząbek możemy tylko łącznie pomarzyć, bo tutaj sytuacja jest podobna. Nie mówiąc o tych planach, które wy tam listujecie w komentarzach, że nie wiem, chociażby metro do Legionowa, ewentualnie do Piaseczna. Jeżeli nie jesteście w stanie finansować tramwaju, to o metrze nawet nie myślcie, gdzie jedna stacja kosztuje około 1 000 000 000 zł. Ma jakieś miasto podwarszawskie 1 000 000 zł zbędne? Bo obawiam się, że wątpię.
A pamiętajcie, że miasto stołeczne Warszawa nie może w całości finansować inwestycji zewnętrznych, a nawet po połowie, jakbyście domyślam się, żeby się zrzuciły, co nie do końca jestem przekonany, czy zgodnie z prawem by było, to i tak pewnie żadna gmina czy miasto by nie było w stanie się na to zrzucić. Dobra, przechodzimy do tej informacji, pozytywniejszej bardziej. Olsztyn zamawia serię nie krótkich tramwajów, tylko serię, tylko krótką serię tramwajów. W skrócie po prostu mało tramwajów będzie kupionych. Głównie chodzi o to, żeby skorzystać z KPO, natomiast faktycznie 8 kolejnych wozów, znaczy 6 nowych tramwajów z opcją na 8 kolejnych, czyli właściwie niedużo, będzie można dzięki temu po prostu zrobić gęstsze kursy i częściej jeżdżące, co nie zmienia faktu, że faktycznie są takie ciekawe te wymagania, nie będę tutaj wchodzić w szczegóły. Ciekawym szczegółem jest to, że faktycznie jeżeli chodzi o wybór producenta, nawet jest element poziomu hałasu poniżej 75 dB. Ten pod uwagę, więc faktycznie szacun, że tego typu elementy Was też interesują. Chociaż nie zawsze mi się podoba, że cena najbardziej, znaczy cena 50% tylko łącznie daje, więc w sumie może nie jest tak źle. Dobra, z ważnych informacji to jest to, że 72 miesiące będzie to trwało. Oczywiście główny element to jest taki, żeby skorzystać z KPO. Jeżeli nie, to będą wnioskować o dofinansowanie z programu operacyjnego Polska Wschodnia. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Ale dobra, pozytywne informacje z Olsztyna się skończyły. Czas na remonty. Olsztyn planuje pierwszy duży remont tramwajowy, w ramach którego 3 linie tramwajowe z tego miasta znikną. Czemu się śmieję, jak to mówię? Bo w Olsztynie jeździ 5 linii tramwajowych. Jeżeli 3 znikną, to ponad połowa zniknie. No tak, ostatnio miałem okazję nie jeździć po Olsztynie. Chodzi o skrzyżowanie Sikorskiego i Tuwima, które ma być całkowicie po prostu przebudowane. Znaczy, po prostu przejazdy tramwajowe mają być tutaj zrealizowane. Nie rozumiem tylko, czemu tramwaje najprawdopodobniej do Uniwersytetu nie będą mogły jeździć, bo chodzi o przebudowę na Tuwima faktycznie przejazdów tramwajowych, które po prostu się zapadły. Nawierzchnia asfaltowa w tym miejscu jest słaba i będą chcieli zrobić tam po prostu całą podbudowę betonową. Torbiska mają nie ruszać, tylko faktycznie część przejazdu dla samochodów ma być zmieniona z asfaltu na beton i to będą robić przez miesiąc mniej więcej. Prace mają się rozpocząć i zakończyć w wakacje. Na tą inwestycję przeznaczono 1 000 000 zł. Planowane rozpoczęcie prac to jest 15 lipca. Więc faktycznie zobaczymy, czy mi się to zrobić, natomiast nie będę ukrywać, że linie numer 1, 2 i 3 to znikną, więc będzie oczywiście zastępcza komunikacja autobusowa, ale tramwaje tak właściwie to w jednej części miasta znowu całkowicie znikną. Z innych informacji, TBM Faustyna przed czasem dotarła do kolejnego odcinka, który jest to całkowicie gotowy. Słuchajcie, TBM Faustyna w Łodzi wykonała trzeci odcinek tunelowy. Został do tego właśnie już ostatni odcinek, który będzie realizowała od września. Na razie przez najbliższe 60 dni będzie serwisowana i przenoszona z jednej komory z poziomu minus 3, jeżeli chodzi o Łódź Koziny, na poziom minus 2, gdzie rozpocznie swoją pracę w drugim kierunku. Film o tym, jak to wygląda, zobaczycie jutro bądź pojutrze, bo filmów, które mam na agendę na zapas z końca lipca, z końca czerwca i lipca mam trochę, bo dzisiaj na początku lipca nagrywałem, jeszcze byłem w Łodzi, żeby dograć właśnie TBM Faustyna, jak tam się już przebiła, jak i również byłem na WKD Reguły. Co nie zmienia faktu, że faktycznie trochę tych inwestycji przed nami jeszcze jest. No już faktycznie wydarzyło ten kolejny odcinek. To było 748 metrów, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Udało się to zrobić rekordowo szybko, bo w 122 dni. Natomiast czemu to jest takie rekordowo szybko? No bo tak, poprzedni tunel, drugi, był wylecony 7 miesięcy, a był dłuższy o troszeczkę ponad, no dokładnie, 102 metry. Natomiast pierwszy tunel, który był faktycznie troszeczkę dłuższy, bo miał prawie kilometr, 940 metrów, no ale dodaj jakieś około 200 metrów dłuższy, był dążony 9 miesięcy. Więc widzimy faktycznie tendencję, że coraz jest szybciej. 9 miesięcy, 7 miesięcy, 4 miesiące, to następne będą 3 miesiące. No, znaczy ja tak nie przyspieszę, bo już faktycznie wychodzę poza limit. Chociaż to nie zmienia faktu, że faktycznie i tak drążenie to jest 6 metrów na dzień. Przy TBM-ach warszawskich to trochę mało, ale trzeba pamiętać, że tam trochę to inaczej to jest wszystko realizowane, bo tam urobek nie jest wyłożony taśmociągiem, tylko z tej tarczy jest wyłożony multikarami, które po prostu jeżdżą raz z tubingami, a raz jeżdżą i zabierają cały urobek do takich kontenerów, które później są wyjmowane wyjmowane na Łódź Koziny. W ramach tej inwestycji usunięto 45 000 m3 gruntu,
a więcej informacji na temat tej tarczy, która waży ponad 650 ton. Zobaczycie już w najbliższym filmie kolejnym z Łódzkiej Siedmicy 2050. I też powiem oczywiście, że ta inwestycja jest opóźniona i tam ma się zakończyć jakoś w 2026 roku, jak dobrze pójdzie. Dobra, z innych informacji, jeżeli chodzi o zaawansowanie jeszcze tej inwestycji, tylko mamy tak pokrótce, że ogólnie, no właściwie można powiedzieć, że tak, mamy już prawie 70%, ale de facto to, jak tak sobie zetkniemy, to tak, jedna tarcza zrealizowała mniej więcej pół tunelu swojego całego, czyli właśnie tak jak wierci się od komory od komory Wilanowskiej do Polesia się wydowieciła, teraz sobie od Polesia do Śródmieścia odcinek, a później będzie jeszcze robić od Śródmieścia do Komory Fabrycznej. Komora Fabryczna jest w ogóle jeszcze nie wybudowana całkowicie, tam prace się dopiero rozpoczynają de facto. Podobnie, znaczy no już pozostałe obiekty w miarę dobrze wyglądają, ale trzeba pamiętać, że to, że obiekt stoi cały, Śródmieście na przykład jest jeszcze budowane etapami, to nie znaczy, że jest wszystko gotowe, bo trzeba jeszcze to wszystko wykończyć. Jakby to wszystko musi ładnie wyglądać i być gotowe dla pasażerów. I sądzę, że to trochę jeszcze zajmie. I tamtych procentów, jeżeli chodzi o całą inwestycje, jeszcze trochę zejdzie. Z innych informacji, które jakby nie spodziewałem się, że w tym tygodniu, na sam koniec czerwca dowiemy się jakiegoś newsu a propos CPK, ale dowiedzieliśmy się, że CPK jednak powstanie. Dlatego, tego, że jak dobrze wiecie na kanale, mnie ten temat aż tak bardzo nie interesuje, no to powiem tylko łącznie tyle, że powstaje i jakby są tam planowane etapy. Chopin ma być właściwie ograniczony, ale cały czas ma być funkcjonalny. Właściwie mamy więcej znaków zapytania niż konkretów, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Planowane jest oddanie do użytku tej inwestycji z 2032 rok. I mniej więcej to jest bardzo spójne z tym, co było wcześniej. Tam jakieś zmiany są, ale najważniejsze rzeczy, które mnie interesują na kanale, czyli budowa Łódzkiej Siedlnicy, tu drugiego tunelu pod Łodzią, jeżeli chodzi o kolej dużych prędkości od Łodzi Fabrycznej dalej w kierunku północnym, że daje w kierunku zachodnim tego miasta, jak i również budowa szybkiego połączenia pomiędzy Łodzią, CPK a Warszawą, czyli tunelu KDP, który powstał chociażby już po części na Warszawie Zachodniej, pozostały. I oczywiście jakieś tam inne linie pozmieniały się trochę, decentralizacja, tylko połączenie pomiędzy różnymi miastami faktycznie się pojawiły, natomiast aż tak bardzo nie analizowałem tych trzech projektów, więc Wam dużo nie powiem. Ważne jest to, że faktycznie Chopin ma pozostać, tylko że bez ruchu takiego normalnego, jak to aktualnie jest, tylko że faktycznie będzie wszystko przystosowane na cepek. Modny ma być rozbudowany, Chopin też ma być rozbudowany. Nie do końca wiem, po co ma być Chopin rozbudowany, skoro chcą go ograniczyć. Ale ma pozostać, więc no wiecie, VIP-y gdzieś muszą dolecieć, chociażby z Sejmu, ale ta sytuacja była taka sama w poprzednim projekcie, więc jakby tu się dużo nie zmieniło. I tu Chopin miał pozostać, tylko faktycznie miałby być bez ruchu, poprzedni miał być bez ruchu pasażerskiego, teraz ma być bez ruchu takiego głównego komercyjnego. I co ja mogę powiedzieć, no tam trochę też pieniędzy ścieli, ale cały czas głównym fundatorem, jeżeli chodzi o tą inwestycję, ma być oczywiście firma zewnętrzna. Jeżeli chodzi o podatników, tutaj mamy informację, że inwestycja miałaby kosztować 2 700 000 000 złotych, natomiast niezmiennie cały czas trzeba by było dostać oczywiście pieniądze od prywatnego inwestora, który by musiał troszeczkę więcej już dorzucić. Cały projekt też CPK, jak coś ma kosztować 130 milionów złotych, jeżeli chodzi nie o samo CPK, tylko oczywiście te wszystkie linie, do 2032 roku, więc troszeczkę jeszcze tych rzeczy tam nie jest do spięcia, jeżeli chodzi o pieniądze. Dobra, w skrócie, ogólnie pieniędzy mnóstwo na to pójdzie, jeżeli chodzi o wszystkie linie kolejowe, drogi, autostrady, w ramach autostrady to ma być A2 rozszerzona, o jeszcze dodatkowe dwa pasy ma mieć A3, w sensie no pomiędzy Łodzią a Warszawą autostrada ma mieć aż 4 pasy. Jakieś szaleństwo. O tym mógłbym zrobić osobny film, ale nie wiem, czy ktoś kogoś interesuje centralny port komunikacyjny aż tak bardzo na moim kanale. Jak ktoś, dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ja powiem tylko łącznie osobiście, że nie jestem za wizją budowania jednego centralnego portu i ograniczenia Chopina, bym chętnie rozbudował całego Chopina, natomiast bardziej jedna inna rzecz mi się nie podoba i to miałem okazję już parę razy w życiu przetestować. Nie jestem za budową aż tak dużej ilości małych lotnisk do rejsów po prostu pomiędzy Polsce. Bo jakby miałem okazję raz sprawdzić, ile kosztuje lot samolotem z Wrocławia do Warszawy. To był lot za 1200 zł.
Normalnie w tygodniu, po prostu jakiejś godzinie popołudniowej, bo zastanawiam się, jak wrócić, czy wrócić pociągiem, czy wrócić samochodem. No, samolot był astronomiczną kwotą. Jakby nie będę nawet przeliczyć, ile, no pewnie 10 razy był taniej bilet pociągowy, jak nie więcej. Więc nie do końca jestem przekonany, czy do lotów takich krajowych, bo głównie takie są loty krajowe realizowane na takich mniejszych lotniskach, to jest sens budować nie wiadomo jak duże terminale, które po prostu też kosztują. Oczywiście jestem za rozwojem lotnictwa, chociaż bardziej wolę pociągi. Natomiast zmienia faktu, że nie wiem, czy to jest dobry cen. Aż tak dużo milionów chyba Polacy nie zarabiałem, żeby móc sobie lecieć chociażby z Wrocławia do Warszawy za 1000 zł. A pamiętajcie, że w dwie strony to już jest 2,5 tysiąca złotych. Ja takich środków nie mam. Domyślam się, że raczej większość Polaków nie ma aż tak dużej środków, żeby po prostu sobie polecieć. Pamiętajcie, że na samoloty nie ma zniżek studenckich chociażby, więc jest dla wszystkich drożej. No i rzecz jasna, to jest bilet za jedną osobę, nie więcej. Dobra, koniec tematów lotniczych, przechodzimy ponownie do dalszych tematów kolejowych, a mianowicie Gdańsk wybrał projektanta, jeżeli chodzi o nową linię kolejową PKM Południe i to jest dobra informacja faktycznie, jeżeli chodzi o ten odcinek tam podmiejski, znaczy no nie podmiejski, bo to jest cały czas Gdańsk, tylko chodzi mi o odcinek podmiejski, czyli że faktycznie pociąg będzie jechać pod ziemią. Tam faktycznie dwie stacje mają być schowane z ostatnią stacją krańcową. Już mówiłem to nie jeden raz, jak rozpocznie się budowa, oczywiście tam się pojawi i będę nagrywać najprawdopodobniej co tam miesiące. Biorąc pod uwagę, że kanał został przedłużony z inwestycjami o długi czas przez to, że średnicę później, no to wiecie. Z innych informacji, no wiadomo, że niestety, no, że dzisiaj zginął właśnie maszynista kolei mazowieckiej, więc też cała strona jest czarno-biała, więc my właściwie dwie flagi polskie w tym miejscu. Ale wracając do meritum, pomijając to, że faktycznie oczywiście koleje mazowieckie są aktualnie w żałobie i się im nie dziwię, bo sam też jestem w żałobie po tej stracie i biorąc pod uwagę, że faktycznie ode mnie ten przejazd kolejowy jest całkiem blisko, to z informacji, jakie mamy od nich, mazobilet został przedłużony do 30 grudnia 2024 roku. Jak ktoś z Was nie wie, co to jest taki bilet, że możecie jeździć wszystką, całą komunikacją miejską, jeżeli chodzi o WKT-kę, koleje mazowieckie na całym obszarze i oczywiście warszawski transport publiczny. Oczywiście oferta nie obowiązuje na pociągi słoneczne i słoneczny bis i oferta jest na długie weekendy, czyli w skrócie od piątku od godziny 19 do poniedziałku do godziny 8. Możecie jeździć ile chcecie za 49 zł dla jednej osoby, bądź w grupie do 5 osób za 99 zł. W skrócie się opłaca jeździć w grupie. I faktycznie całkiem ciekawa atrakcja, oferta. No, gdybym za pociągi płacił, to faktycznie bym z tego korzystał, ale dzięki Koleo takich problemów nie mam, chociaż oczywiście na koleje mazowieckie cały czas jeszcze muszę płacić. Co nie zmienia faktu, że faktycznie to jest bardzo dobra oferta i w długie weekendy jest to wydłużone, więc jeszcze więcej można w tej samej cenie objechać. Z innych informacji już faktycznie pociąg słoneczny i słoneczny bis funkcjonuje z okazji wakacji. W skrócie, pociąg słoneczny jeździ pomiędzy Warszawą, Gdynią Główną i Ustką i w drugiej oczywiście relacji od 22 czerwca do 1 września 2024, jak i również pociąg słoneczny bis w relacji Warszawa, Gdynia Główna i Gdynia Główna Warszawa w dniach 6-7 lipca z okazji Open Air, jak i również 15-18 sierpnia w 2024 roku, czyli na pierwszy i ostatni dzień długiego weekendu sierpniowego. Więc jak coś, oczywiście pociągi funkcjonują, na nie są specjalne bilety, nie można tych specjalnych biletach też jeździć po innych pociągach kolei mazowieckich i tak dalej, i na odwrót nie działają w tych pociągach też oczywiście bilety w ramach wzajemnego honorowania. Ciekawe, czy na średnicy to też nie działa, bo tam są jeszcze inne honorowania wzajemne i bilety na te pociągi możecie kupić w kasie, w biletematach, jak i również w aplikacji Kolej Mazowieckiej, Skycash czy MPI, no i oczywiście u drużyny konduktorskiej, więc jak ktoś takie ciekawostki. Z innych newsów przechodzimy do ZTM-u. Tych newsów to jeszcze przed nami jest dosyć dużo, więc jakby te mniejsze czasy będą długie. Tak sobie zetknąłem teraz, to jeszcze przewinąłem sobie wszystkie karty i nie widzę końca jeszcze ich. Mamy informację od ZTM-u, że oni cały czas robią remonty pętli autobusowej, wszczelinki autobusowej i robią też nowe. Z tymi nowymi się nie spodziewałem, bo została oddana do użytku nowa pętla przy ulicy Wrediego na Białołęckiej, na Białołęce. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem tę nazwę. I tam faktycznie nowe pętle, nowe autobusy będą mogły kończyć swoją trasę i będzie trochę lepiej to zrealizowane. W Międzylesiu
powstaną nowe przystanki autobusowe Wiśniowa Góra na Alei Dzieci Polskich. Z kolei planowana podobna jest przebudowa, jeżeli chodzi o pętlę autobusową na Sadybie. Została zrealizowana za prawie pół miliona, za ponad pół miliona złotych. Przebudowa pętli na Trockiej, tam wymiana nawierzchni głównie i oczywiście urugowania chodników i innych elementów, jeżeli chodzi o całą pętlę. To jest też dobra informacja. Z innych newsów zostały wyremontowane przystanki na placu Halera. Również przystanki zostały odnowione z nowym wyglądem na Piotra Skargi 01 i Bieżuńskiej przy Radzymińskiej 01, Sienna 01 i Wartka 02. Podobne prace remontowe miały ostatnio realizowane. Na prace, jeżeli chodzi o remonty i budowę nowych pętli oraz przystanków, wydaliśmy już 4,1 miliona złotych, natomiast oczywiście jest jeszcze więcej zaplanowane. Pomijając Wiśniową Górę, jak powiedziałem wcześniej, Henryków 01, Klasyków 01, Grabów 01, Marysień 02, Rambielińska 01 czy Mandalińskiego 02, jeżeli chodzi o wojnę nawierzchni Zatoki oraz Świętego Andrzeja Baboli, mają być realizowane w najbliższym jeszcze roku, więc ten też robi prace remontowe, jeżeli chodzi o ich zakres przystanków. Z innych informacji, zamknięcie ulicy Solca, chodzi oczywiście o kolejne prace przy remoncie mostu Poniatowskiego i wtedy od wtorku, czyli od dzisiaj właściwie pewnie dla Was, czyli 2 lipca, linia 118 i 127 aż do odwołania będzie jeździć zmienionymi trasami, więc jak ktoś na to się przygotujcie. Podobna sytuacja, tylko trochę inaczej, bo tam jest faktycznie sytuacja kryzysowa. Jeżeli chodzi o Nowy Świat, zostały wprowadzone objazdy i na krakowskim przedmieściu też są realizowane prace. Więc mamy mapkę, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji autobusowej. Chodzi o linie 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E2 i N44. Tak wyglądają plany, czy tak wygląda aktualny zakres zaawansowania. Nowy Świat jest aktualnie jednokierunkowy, jest tylko łącznie wyjazd w kierunku Świętokrzyskiej, w drugą stronę nie ma wjazdu, więc aktualnie ulicą Tamką jest ruch jednokierunkowy i Książęcą. W drugą stronę z kolei na krakowskim przedmieściu jest zamknięty ten odcinek, już faktycznie przy samym zamku i ten faktycznie teraz autobusy nie jeżdżą, jadą przez plac Piłsudskiego, bądź też na Królewską. No i w najbliższym czasie, bardzo bliskim, a konkretnie już teraz, od 1 lipca, najprawdopodobniej do 4-5 lipca, w nocy, właściwie z 4 na 5, jest zamknięta ulica Tamka pod górkę, nie można teraz podjechać w związku z usuwaniem awarii, jeżeli chodzi o gaz. Gazownicy tam faktycznie realizują swoje prace i dlatego też linia 106, N14, N16 i N64 jadą inaczej. 106 nie zjeżdża w ogóle na dół, tylko jedzie po prostu na Królewską. Z innych informacji, jeżeli Wam się podoba mój plakat Gdynia Główny, który w tym miejscu jest, wakacje nadeszły, więc teraz będą bardziej takie wakacyjne plakaty się tutaj pojawiać. Oczywiście możecie go zakupić od partnera kanału, którym jest Koleo, sklep.koleo.pl. Możecie zaknąć, to rzeczywiście jest w opisie jak coś i pewnie w karcie Wam się już wyświetliło. Więc jeżeli chcielibyście kupić taki plakacik, oczywiście zachęcam do zakupu od partnera kanału. Z innych informacji mamy też dobrą po części informację. Tunel pod Marszałkowską został zamknięty już na sam koniec miesiąca, jeszcze można było z niego korzystać. Zrobiłem o tym cały materiał, więc pewnie będziecie mieli go do zobaczenia w najbliższym czasie. Co ważne, do końca roku ten tunel ma być całkowicie zasypany. On po części będzie tam zabetonowany, w większości będzie po prostu zasypany taką specjalną mieszanką, żeby faktycznie tam było to dobrze zrealizowane, jeżeli chodzi o ulicę Marszałkowską i się wszystko dobrze było zrealizowane. Tam jedna transfostacja musi być po prostu przebudowana i muszą być do niej zbędne specjalne schodki. Natomiast najważniejsze prace, jeżeli chodzi o likwidację tunelu, mają się zakończyć wszystkie do końca 2024 roku, czyli do grudnia. I w międzyczasie w to miejsce wejdzie zarówno budowa placu centralnego, który się po prostu połączy z ulicą Marszałkowską, jak i również prace, jeżeli chodzi o budowę nowej ulicy Złotej i Zgoda po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej od Marszałkowskiej. Pomijając to, wakacje 2025, czyli za rok, w tym miejscu, przy wyciągu, gdzie teraz jeszcze się znajduje już zamknięty tunel ulicy Złotej, powstanie nowe przejście dla pieszych z przejazdami rowerowymi, żeby po prostu było wygodne przejście z nowego skweru na ulicy Złotej, gdzie de facto już ulicy nie będzie, bo tylko łącznie
nie część piesza, bez części dla samochodów. Chociaż ulica to też jest część, może być tylko dla pieszych. Wracam, wróć to. No to faktycznie ulica Złota będzie połączona z Placem Centralnym za pomocą nowego, bardzo szerokiego przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym, który na ulicy Złotej będzie po prostu donikąd. Ale będzie. Inne informacje to są oczywiście remonty, jeżeli chodzi o inwestycje w tym roku, które są planowane i również na wakacje. To jest oczywiście krakowskie przedmieście, gdzie się już rozpoczęły prace. Tunel pod Marszałkowską, który jest właśnie likwidowany. Plac na Zdrożu, gdzie okazało się coś nowego. Są likwidowane te schody, które były wykorzystywane niedawno tymczasowo. Takie były jedne stare schody. Po części na placu na Zdrożu południowo-wschodniej. Tymi schodami się schodziło na przystanek autobusowy. Te schody były de facto przez długi czas donikąd i nie były przez nich wykorzystywane. W teorii mogły być do przystanku autobusowego tam zlokalizowanego, ale w praktyce tam nigdy autobusy raczej nie jeździły. I te schody aktualnie są realizowane w ramach tamtego też zamknięcia. Więc taka ciekawostka, to zobaczycie w najbliższym filmie z placu na Zdrożu. Ulica Karowa zyskuje właśnie teraz nawet swoje przejście dla pieszych i nowy skręt. Odolany. Jeżeli chodzi o inwestycje na Jana Kazimierza, wraca do ruch dwukierunkowy, a na Ordona mają się zakończyć wszystkie prace mniej więcej do końca wakacji, jak się uda. Na Głębockiej oczywiście będzie pojawiał się buspas. Dwa nowe ronda są realizowane w różnych miejscach Warszawy. Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Wymiana detalacji, jeżeli chodzi o most Poniatowskiego. Prace mają zakończyć się do końca roku, a utrudnienia główne mają być realizowane w połowie lipca. Oczywiście również jest mnóstwo różnego rodzaju frezowań, które możemy zobaczyć na tej interaktywnej mapce. Mamy prezentację, gdzie możemy sobie poskakać o tych inwestycjach i się dowiedziałem nowej informacji, że ja myślałem, że będzie lewą skrąt z Wisłostrada. To się okazało, że będzie lewą skrąt z Karowej. A wy jak sądziliście? Bo przy moście naprawdę wiedzieliśmy od dawna, że ma powstać nowe przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. I faktycznie te przejazdy rowerowe wiadomo było, że będą w tej relacji. Tej drogi rowerowej w tym miejscu nie kojarzę z prawda, i na ulicy Karowej i w kierunku ulicy Tamki wzdłuż Wisłostady. Co nie zmienia faktu, że ja myślałem, że będzie wąskę z Wisłostady w ulicy Karowa. A tu się okazuje, że Karowa będzie miała po prostu nowy wyjazd w Wisłostady w formie lewoskrętu. Według mnie to może nawet dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o autobus, na pewno będzie na plus. No i to oczywiście wyjazd z szpitala. Natomiast taka ciekawostka, te prace są realizowane już. Plac na Zdrożu, tak jak powiedziałem, windy mają być oddane do użytku w wakacje. Nowe centrum Warszawy, to jest też takie przejście pieszych z przejazdem rowerowym donikąd. Nowe ronda, które są realizowane, Głębocka z nowym buspasem, prace na Odolanach. I o Odolanach to jeszcze za chwilę w sumie więcej powiem. No i oczywiście wszystkie frazowania, chcecie zobaczyć dokładnie, to możecie teraz sobie zatrzymać filmik i po prostu zerknąć sobie, czy jakieś wasze inwestycje w okolicy będą po prostu teraz realizowane. Inne informacje to jest to, że droga rowerowa wzdłuż ulicy Anderca ma już podpisaną umowę i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prace tutaj mają być realizowane na przełomie 2024-2025. W skrócie w przyszłym roku już będziemy mieli drogę rowerową na Andersa i faktycznie jest dość długi zakres inwestycji i nie ukrywam, że może nawet wpadnę na gdzieś tą inwestycję z raz czy dwa razy, tak samo jak nagrywałem ulicę Sokratesa. Chociaż tutaj aż taki duży zakres zaawansowania, jeżeli chodzi o samą drogę, nie jest, tylko chodzi głównie o drogę rowerową. Inne informacje to oczywiście frezowanie ulicy Lalki i Ordona. Miał być zakąt na koniec wakacji, jednak się udało już się zrobić. Faktycznie to jest dobra informacja, bo chodzi o odcinek Ordona pomiędzy Kasprzaka a Wolską, czyli pomiędzy dwoma inwestycjami tramwajowymi, które przybudowały te skrzyżowania. Teraz w końcu Ordona na tym odcinku łączonym ma chociażby pasy rowerowe i nową nawierzchnię asfaltową, czego faktycznie w tym miejscu brakowało, bo pasy rowerowe były wyznaczone w różnych miejscach, tu jest ulica Kotlarki, natomiast teraz to po prostu lepiej będzie funkcjonować na całym odcinku. Więc to są faktycznie dobre informacje, że te dwie inwestycje się już zakończyły trochę wcześniej. Inne informacje to jest oczywiście frezowanie plus. Remontowane są kolejne ulice, ZDM nie zwalnia tempa i faktycznie kolejne ulice będą teraz realizowane, jeżeli chodzi o chociażby ulicę Płaskowicką i... bo ja tutaj trochę już odjechałem. Chodzi oczywiście o wymianę nawierzchni chociażby na Alei Komisji Edukacji Narodowej czy ulicy Wałbrzyskiej i faktycznie te prace też będą realizowane w najbliższym czasie, a pełen zakres tu oczywiście możemy sobie zerknąć. Dalej możemy sobie zerknąć oczywiście na Bronieckiego, gdzie też będzie dodatkowe frezowanie, jak i również dodatkowe miejsce parkowania, które będą realizowane w najbliższym czasie. To możemy sobie zerknąć właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten zakres na Bronieckiego, faktycznie na odcinku od Alei Remonta do trasy S8 będzie wszystko frezowane i będą dodatkowe miejsce parkingowe, więc jednak miejsce parkingowe mogą się pojawić jeszcze w Warszawie. Z innych informacji, ale jestem z Zjednoczonej, będzie jak nowa.
po praskiej stronie trasy łazienkowskiej oczywiście prace cały czas trwają i tam faktycznie okazało się, że jednak trzeba bardziej zryć asfalt i nie tylko z tą warstwą asfaltu na Alei Stanów Zjednoczonych, tylko faktycznie po całej długości zrobić wszystko od nowa, co oznacza, że faktycznie zakres zaawansowania prac, bo miała być tutaj realizowana cicha nawierzchnia asfalta, która jest grubości 15 cm, natomiast trzeba wszystko zerwać i zrobić od nowa, więc to jest już są prace na głębokości metra z tego co zrozumiałem, około metra, więc będzie najpierw realizowany sam odcinek, żeby dało się oddać do użytku nowy wiadukt, a później będzie oddawany do użytku cały odcinek, jeżeli chodzi o Alei Stanów Zjednoczonych poza wiaduktami. Chodzi po prostu o to, żeby ruch można było przerzucić już na nowy wiadukt i rozpocząć pracę przy wyburzeniu starego, a nie ograniczać się z tym, że po prostu jeszcze muszą być nowe prace projektowe zrealizowane, jeżeli chodzi o nową nawierzchnię w tym miejscu. Z innych informacji, prace zaczęły się skrzyżowania z Aleją Witosa, tam zakończyły się część pracy, jeżeli chodzi o przekładki. I dlatego też od 26 czerwca do końca wakacji tak będzie wyglądać organizacja ruchu. W skrócie Aleją Sikorskiego i Aleją Witosa aktualnie ruch odbywa się jezdnią, to jest bardziej taka jezdnia południowo-wschodnia i aktualnie tak jest zrealizowany ruch. Natomiast jeżeli chcecie zjechać z Alei Witosa w Jana III Sobieskiego i pojechać gdziekolwiek w którą stronę na Jana III Sobieskiego, to musicie skręcić wetowane trochę wcześniej, więc jak ktoś tutaj tych możliwości skrętów zbytnio nie ma. A tak wyglądają przystanki autobusowe i tu są przejście dla pieszych, jak coś jest zamknięte. Z kolei dwa kierunki na Jana Kazimierza się pojawiły. Prace tutaj są realizowane, znaczy ten układ drogowy jest już od końca, właściwie czerwca do końca wakacji. Na tym odcinku Jana Kazimierza jest już dwukierunkowa, czyli od Sowińskiego w kierunku granicy miasta, czyli w kierunku Bemowa, natomiast w drugim odcinku już na całej trasie Jana Kazimierza jest jednokierunkowa i jak coś tak to faktycznie w tym miejscu już funkcjonuje. Film o Jana Kazimierza, jak również Ordona zobaczycie w tym miesiącu, najprawdopodobniej jakoś bliżej początku miesiąca. Z kolei Mostowcy zamykają ulicę Stolową i to też jest realizowana inwestycja od jutra, tak jak powiedziałem, czyli właśnie od 2 lipca i prace będą tak realizowane również do końca wakacji. Ten odcinek ulicy Solec jest całkowicie zamknięty, bo tutaj są realizowane prace, jeżeli chodzi o wiadukt. Natomiast jest oczywiście możliwość wjazdu w Aleję 3 Maja, która się znajduje pod samym wiaduktem. Z kolei prace na ulicy Szpotańskiego są realizowane od wtorku również 2 lipca do końca wakacji. Jest realizowana tam kanalizacja i ten odcinek w Wawrze wzdłuż linii kolejowej jest aktualnie zamknięty. Oczywiście objazdy są całkiem pokaźne, jeżeli chcecie pojechać na okrągło. Natomiast tutaj również w tym miejscu jest 9 poprzeczna zamknięta na krótkim odcinku. Z innych informacji, tak jak powiedziałem wcześniej, jest awaria na Tamce. Prace mają się rozpocząć i zakończyć w lipcu. Rozpoczynają się 1 lipca, mają się skończyć 5 lipca. Ten odcinek Tamki jest całkowicie zamknięty i jest po prostu jednokierunkowy, można zjechać tylko łącznie na dół z Śródmieścia na Powiśle, natomiast z drugą stronę z Powiśla nie da się wjechać w jakiś normalny sposób. Tutaj można pojechać, ale to są małe uliczki, więc uważajcie, ale właściwie to Książęca, my raczej Wam radził jeździć, jeśli musicie tutaj jechać samochodami. Informuję informację, 100 projektów na drugą kadencję, jeżeli chodzi o prezydenta aktualnego. Nie będę się do nimi rozwodzić, bo właściwie to jest wszystko po staremu. Nie ma tramwaju na Gocław, tutaj w tych najważniejszych jest oczywiście trzecia linia metra, projektowanie 4 linii metra, ostatni odcinek 2 linii metra, tramwaj na Zieloną Białękę, tramwaj do Warszawy Zachodniej, tramwaj na Rakowieckiej, tramwaj do Nagocław, halo, tramwaj na Modlińskiej, halo. No i widać, że inwestycje trochę są ograniczone. Natomiast strefa czystego transportu, zielenie marszałkowskie, różnego rodzaju tego typu rzeczy też są realizowane, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. Zielone inwestycje drogowe takie wałkuję, że już nie będę do nich wracać. Natomiast pytanie jest, gdzie jest tramwaj na Gocław? No i tramwaj wzdłuż Modlińskiej oczywiście też by się bardzo przydał. Także faktycznie, no i tutaj jest najważniejsze zdanie, ja wam tylko to zacytuję, ale faktycznie się z tym zgadzam osobiście. Otwarte pozostaje pytanie, na ile się uda zrealizować te plany w kontekście pojawiających się pogłosek o możliwości starcia Trzaskowskiego w przyszłych wyborach prezydenckich, a także ewentualnie, kto będzie kontynuować proces zmian w Warszawie. Bo w sumie nie do końca ja wiem, kto by startował zarówno z jednej, z drugiej, jak i może ktoś niezależny, sensowny w końcu by był w Warszawie na prezydenta miasta. Nie wiem, mam marzenia. No ale byłoby fajnie, gdyby faktycznie ktoś był nie z partii, rządził miastem, natomiast stolicą, natomiast nie faktu, że faktycznie nie jestem w stanie wyobrazić, kto by mógł pojawić się z osób, które tam faktycznie z polityki. Albo nie z polityki. No, HGB mogła wywrócić. W końcu chyba do tego europarlamentu się nie dostała, z którego pamiętam. No, ale dobra, jakoś te inwestycje lepiej szły za HGB niż teraz. Natomiast nie zmienia faktu, że faktycznie zobaczymy, co faktycznie będzie po wyborach prezydenckich. No i na koniec S17. To jest ta inwestycja,
o której mogę Wam mówić godzinami i właściwie powiem Wam tylko łącznie, że wstrzymana. Bo teraz zostało odwołane, odwołanie, odwołania. No tak w dużym skrócie. Skarga na odwołanie do odwołania, to jakoś to jest pokręcone. W skrócie nic. Czekamy. Dalej decyzje środowiskowe. Jeżeli chodzi o ostatni odcinek S17, jeżeli chodzi o odcinek o Ząbki, Warszawa Wschód i pozostałe odcinki cały czas są wstrzymane. Jeżeli chodzi o ostatni brakujący odcinek obwodnicy Warszawy, bez którego Warszawa się korkuje, przez który most Grota Roweckiego jest tak bardzo zakorkowany. I pozostałe odcinki są przez to stoją w korkach, bo nie ma pełnej obwodnicy. Gdyby była, byłoby lepiej. No i na koniec ciekawostka, będzie nowa hala w Warszawie, potężny obiekt obok właśnie PGN Narodowy ma się pojawić. Taka hala tam, coś takiego podobnego jak Torwa, tylko dużo większego, no nie 7 tysięcy, tylko 20 tysięcy osób. Aktualnie pozyskują grunty, a później będzie to jakoś realizowane. Jestem ciekawa na koncepcję, jak to będzie wyglądać, czy to faktycznie z tego wyjdzie. Ma być dosyć duża. Taka ciekawostka, jakbyście byli ciekawi. Z innych informacji cały czas czekam na Wasze propozycje, co by nagrać w Poznaniu. Do Poznania będę jechać albo w środę, albo w czwartek, w zależności bardziej od pogody i od tego, jak moje nogi są do domu. Bo teraz po prostu trochę nie będę wychodzić z domu przez najbliższe dni. Natomiast faktycznie czekamy na Wasze oczywiście propozycje na karcie społeczności. Możecie cały czas pisać w swoich komentarzach, co chcielibyście, żebym nagrał w Poznaniu. No i oczywiście, jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego całego wydania Mniejsza z Tym, które jest pewnie wyjątkowo długie i pewnie trwa z godzinę. Niemniej, jeżeli dotarliście tutaj do samego końca, napiszcie mi w komentarzu mzyt. Tak jak skrót całego Mniejsza z Tym, którego wiem, że czasami korzystacie. Dziękuję Wam bardzo za to obejrzenie. Jest Was tutaj już ponad 16578 osób. Dziękuję oczywiście Wam bardzo za to serdecznie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, aby nie przegapić kolejnego wydania Mniejsza z Tym, które się pojawi za tydzień. I jak dostanę informacje, co z tymi wiaduktami w Warszawie, to oczywiście będę informować w kolejnych wydaniach Mniejsza z Tym. Ostatnio ostatnio dostałem odpowiedź od Orzeła Mazowieckiego na te moje pytania chyba po miesiącu bądź dwóch, jak nie więcej, więc na spokojnie możecie czekać na te informacje i oglądać trochę tych Mniejsza z Tym. Oczywiście się śmieję, ale no, tak faktycznie czekałem bardzo długo na tą odpowiedź. To nie zmienia faktu, że jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji wszystkich materiałów, zostańcie patronami Awizonosza. Patronami to kośnik Awizonosz. Jak zawsze zachęcam Was również do dołączenia na mój Discord. Awizolandia się nazywa. Link do niego jest w opisie i na karcie końcowej całego materiału. No i kolejne wydanie Mniejsza z Tym powinno się pojawić już normalnie w weekend przyszły, bo teraz nie miałem czasu, bo byłem... ogólnie jeżeli zobaczyliście moje nogi, to one są całkowicie spalone, bo nagrywałem w sobotę całą S7, prawie całą S7, która powstaje pod Modlinem do Warszawy, tam do Czosnowa aktualnie. Najprawdopodobniej następnym razem od Płońska już ją nagram na całym odcinku. Płońsk, Czosnów, całą trasę nagram. Tak, to będzie szaleństwo, ale najprawdopodobniej mi się uda, bo tak mniej więcej patrzyłem na nią, teraz już trochę innym okiem z nowym dronem i jestem w stanie ją w ciągu jednego dnia nagrać na całej długości. Trochę brzmi jak szaleństwo, ale w sumie lepiej rzeczy szalone robić, więc w sumie czemu nie. Dokupię jeszcze jedną baterię drona i wezmę dwa powerbanki jeszcze od znajomego i chyba to się uda zrobić. Co nie zmienia faktu, że faktycznie nagrywałem to w godzinach, kiedy była największa lampa. W niedzielę oczywiście wiem, że było jeszcze gorące, dlatego już wtedy nie wychodziłem z domu. Natomiast nie zmienia faktu, że całkowicie się spaliłem. Teraz w ogóle jestem jak wampir, unikam słońca. Jestem popołażony w dużych miejscach i po prostu dzisiaj w Łodzi byłem tylko dlatego, że były chmury. I tak samo w regułach były chmury jeszcze później. Jak się pojawiło, już stąd te zniknąłem. Więc faktycznie takie tutaj newsy ode mnie. Z najbliższych inwestycji, które zobaczycie na kanale, to oczywiście będzie Łódzka Siednica, będzie cały film o S7, właśnie tutaj co powiedziałem przed chwilą. Będą dwa filmy z Metra Karolin, STP, jak i również sam transport T4B. Najprawdopodobniej ten transport będzie wcześniej niż sam film o STP-ie. Ze stepu będą też ujęcia z chyba tam kilku budynków z środka, z tego co pamiętam, i bardziej takie widoki dookoła. No i oczywiście WKD Reguły, najprawdopodobniej też będzie film o Parku Żarańskim, Park nad Połow, czeka jeszcze na chwilę na siebie. Będzie też oczywiście film na temat najprawdopodobniej zamknięcia tunelu ulicy Złotej, bo nagrywałem go jeszcze w ostatnich, dzień przed zamknięciem jeszcze go nagrywałem, więc faktycznie jeszcze parę ciekawych materiałów będzie, a później pojadę do Poznania, jak już nogi mi wrócą do normy. I zbuduję ten najnowszy budynek, który czeka tu faktycznie, bo z tyłu, jak już mówiłem niedawno, ma się pojawić nowy budynek, tylko cały czas go tutaj nie ma. Nie ma go, bo po prostu jeszcze go nie zbudowałem, bo od urodzin, które miałem w zeszłą niedzielę, miałem chwilę wolnego, żeby posiedzieć w domu.
Więc mam nadzieję, że teraz jaką położone nogi, to wiecie, nie mogę wyjść. To może mi się uda to zrobić jutro. Tymczasem, no dawaj dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że przyciągnąłem ten film, żeby trwał w końcu 1 godzinę. Cześć!